Cześć, witajcie we Flygear, a tak naprawdę na wiki Flygear. Kiedyś dostałem komentarz, no właśnie zapomniałem o tym komentarzu, kiedyś jedna osoba mnie prosiła, żebym może coś nagrał na temat wiki Flygeara, żeby może właśnie jak tutaj jakieś tłumaczenia robić, jak tu się poruszać, więc zobaczmy sobie, jak tutaj właśnie wygląda wiki Flygeara, bo każdy z was może też przyczynić się do rozwoju symulatora Flygear, chociażby tłumacząc artykuły na wiki, czy korygując te artykuły, bo też nie zawsze informacje tam zawarte są już prawidłowe, bo tak Flygear się zmienia, a artykuły często stoją w miejscu. No ale oczywiście to też wymaga wiedzy tutaj o samym Flygear, ale jeżeli nawet tej wiedzy nie macie, to możecie się przyczynić też do samego tłumaczenia Flygeara na język polski. No i teraz właśnie jesteśmy sobie na stronie wiki Flygeara, jest to adres wiki.flygear.org. No i taka jest tutaj strona główna w języku angielskim, tak domyślnym tutaj językiem jest język angielski. Jeżeli chcemy coś tłumaczyć, to powinniśmy właśnie zawsze tłumaczyć z języka angielskiego. Po prostu tak, język angielski jest tutaj odniesieniem bazowym do tłumaczenia. Jeżeli chodzi o samo wiki, no jest to narzędzie, tak, na którym też stworzono Wikipedię, jak wiecie pewnie. I samo wiki można też wziąć jako narzędzie do własnego użytku i tak też właśnie tutaj zrobili twórcy Flygeara, że właśnie wzięli wiki, żeby mieć taką bazę tak informacji, dokumentacji. Tutaj możemy znaleźć też wszelką dokumentację bardziej techniczną, bo w samym podręczniku Flygear no jest taki, można powiedzieć, okrojony z dokumentacji technicznej, a tutaj mamy dużo bardziej więcej szczegółów i detali, jak coś zaimplementować, jak coś zrobić. No są też podstawowe opisy samego tutaj symulatora, samolotów też. I ogólnie wiki podzielone jest na takie główne działy, można powiedzieć. Tutaj mamy tak te główne działy Using, Developing i Wiki. Using, czyli dla użytkownika, czyli dla takiego pilota, który chciałby sobie polatać samolotami. Developing, czyli dla deweloperów, dla programistów, dla twórców, czy tam scenerii samolotów. Tak, nie tylko programistów kodu źródłowego samego Flygeara, ale też na przykład tak twórców scenerii czy samolotów i tak dalej. No i główny dział kolejny to jest wiki, tak o samym wiki tutaj, jak się poruszać po wiki i tak dalej. Jest też właśnie artykuł, jak tłumaczyć, akurat mamy tylko w języku angielskim. No i same te artykuły też są w poszczególnych językach. Tu zawsze na dole z lewej strony zawsze mamy, no nie zawsze, ale przeważnie, bo to jak ktoś zapomni dodać, to nie mamy, ale to, bo to trzeba też samemu tutaj dodać. Tak, możemy sprawdzić, że jest też język polski, tak, możemy się też przełączyć tutaj na język polski i mamy tą stronę też przetłumaczoną. Tutaj mamy też flagi, możemy właśnie wrócić na angielski i tak samo mamy wtedy flagę polską, możemy się przełączyć na język polski. No i teraz widzimy, że mamy tutaj parę też artykułów przetłumaczonych, na przykład dajmy sobie nowy we Flygear i jest to akurat też artykuł przetłumaczony. Jeżeli jakiś artykuł nie jest przetłumaczony, właśnie, który był, nie był przetłumaczony. Umieszczanie obiektów chyba nie będzie. Tak, no to mamy po prostu po angielsku, tak? I tu widzimy z lewej strony, że nie mamy linku do artykułu polskiego, więc musimy bazować na angielskim. No to jak sobie klikniemy w logo Flygeara, to przechodzimy na stronę główną, ale znowuż w języku angielskim, więc zawsze się musimy przełączać wtedy na polski, jeżeli chcemy język polski. Idąc jeszcze z lewej strony, tutaj mamy też link do strony głównej, main page, mamy też recent changes. Tu mamy ostatnie zmiany. Ja tu sobie często zaglądam i patrzę, co się zmieniło. Dlatego też, żeby właśnie, no raz, żeby być na bieżąco, ale z drugiej strony też, żeby zobaczyć, czy ktoś nie zmienia artykułu, który ja tłumaczyłem na język polski, bo wtedy też musiałbym tak dokonać modyfikację w wersji polskiej. Tu na przykład widzimy, że tego dnia zmodyfikowano ten artykuł przez tutaj tego użytkownika, a to jestem akurat ja, tak, taki tutaj mam nick. I możemy sobie podejrzeć ten artykuł. Tu zawsze we View History możemy też zobaczyć, jakie zmiany zostały zawarte w całym tym artykule. I ja sobie też w ten sposób sprawdzam, na przykład, że no zobaczmy, co zmieniłem ostatnio, dajemy tutaj poprzednią wersję. No i tu widzimy takie drobne kosmetyczne zmiany, tak? Tu widzimy, które linijki dokładnie zostały zmienione. Jeżeli wrócimy do View History, możemy zobaczyć teraz kolejnego użytkownika, co wcześniej zmieniał. Tak, tu na przykład widzimy, że dodano język hiszpański i też dodano kategorię do tego artykułu. Także tak możemy tutaj zobaczyć sobie ostatnie zmiany poszczególnych artykułów. Dalej mamy Random Page. Random Page, czyli po prostu losuje nam jakiś dowolny artykuł z całego wiki. Tu na przykład wylosowało mi tak akurat z francuskiego tłumaczenia, jak zbudować Flygeara pod Windows. A czasami też właśnie sobie klikam Random Page, tak? Właśnie po to, żeby odkryć może jakiś ciekawy artykuł, coś, czego jeszcze nie wiem o Flygear i
Wtedy sobie na przykład możemy w ten sposób, no na przykład teraz odkryłem chyba też artykuł, którego jeszcze nigdy nie widziałem wcześniej, o Open Radar, czyli o takim narzędziu dla kontrolerów lotu. Tak, także z jednej strony jest taka właśnie opcja do losowania sobie artykułu. Dalej mamy Village Pump, cóż to jest? Tutaj mamy stronę dyskusji na temat jakichś tam technicznych kwestii, operacji i wskazówek na temat Wiki Flight Geara, coś w tym stylu. Ja z tej strony jeszcze nigdy nie korzystałem, także też nigdy tu nie klikałem. Mam też help i tu mamy ogólnie pomoc o samym Wiki. Też warto się tutaj zapoznać, bo Wiki ma też swoje na przykład specyficzne znaczniki. Tu mamy na przykład jak robić różne tutaj zaawansowane formatowanie, tabele i tak dalej. Ja też tego tak nie rozpracowuję, jak te Wiki działa, bo po prostu biorę artykuł do przetłumaczenia, to on już ma w sobie pewne formatowanie, no i ja się przeważnie trzymam tego samego formatowania, ewentualnie coś tylko, jakieś drobne poprawki robię. Dalej mamy Portals i tu mamy te właśnie, w Portals mamy te trzy główne działy, czyli dla użytkowników, deweloperów i Wiki. Tak, czyli możemy przejść na portal dla na przykład użytkowników. Tu mamy kolejne poddziały typu na przykład rozwiązywanie problemów, jak latać, sprzęt i tak dalej. Kolejne tutaj działy FlightGear. Tu akurat mamy linki zewnętrzne. Tak, tu możemy sobie wejść na website, czyli stronę główną FlightGeara. Możemy sobie wejść na forum FlightGeara. Mailing list. Tu akurat mamy artykuł na Wiki na temat różnych list mailingowych. To akurat jedyna aktywna w tej chwili to jest ta deweloperska. No jeżeli jesteśmy tutaj programistami, chcemy tutaj rozwijać FlightGear, to warto się na tą listę zapisać i też śledzić, co tam się dzieje, bo deweloperzy core'u, że tak powiem, ci główni deweloperzy nie siedzą na forum za bardzo i tam mało odpisują, a taka konkretna dyskusja techniczna toczy się właśnie na tej liście mailingowej. Dalej mamy też backtracker, tutaj możemy zgłaszać błędy związane z FlightGearem. Tak, tutaj mamy właśnie możliwość utworzenia ticketa, tylko chyba też musimy być zalogowani akurat w SourceForge'u. Source, tu mamy akurat linki też z SourceForge'a, gdzie możemy pobrać poszczególne projekty, podprojekty, no tak można to nazywać, podprojekty FlightGeara. Scenery, tutaj mamy bazę danych obiektów scenerii, tak, różne budynki i tak dalej. Tutaj mamy właśnie wszystkie modele i też możemy, jak stworzymy własny model, to na tej stronie możemy też wrzucić taki model do tej bazy i wtedy ten model wyświetli się no, globalnie wszystkim, którzy będą pobierali scenerię z TerraSync. Także tu mamy całą bazę tych modeli, obiektów i tak dalej. Może kiedyś też zrobię ten poradnik, jak dodawać takie modele, tak, tu możemy sobie właśnie dodać, zgłosić nowy model, jest tam pewien formularz do wypełnienia i tak dalej. Dobra. Dalej mamy liveries, czyli malowania i tutaj też mamy taką bazę malowań różnych samolotów. No tutaj widać, że od 2015 roku już niewiele się dzieje. Niewiele malowań przybyło. Ja sam nie korzystałem z tej bazy nigdy, bo mnie tak malowania nie jarają, że tak powiem. I tutaj specjalnie nie szukam jakichś malowań do samolotów. Ale jak ktoś chce, możemy tu sobie poszukać po samolocie. Mamy też po liniach lotniczych, więc możemy sobie tutaj przejrzeć różne malowania i pobrać, tu mamy nawet obrazki, jak to wygląda. Kolejny link to jest Build Servers, tu nas akurat kieruje do takiej usługi Jenkins, to jest specyfika też dla programistów. Tutaj sobie możemy w tej usłudze Jenkins no, po prostu ustawić pewne mechanizmy budujące kod źródłowy i tutaj właśnie programiści z tego korzystają, dzięki czemu na przykład tu mamy na przykład zakładkę Nightly. I widzimy, że mamy na przykład trzy projekty budowane co noc, czyli cały projekt FlightGeara na Linuxa, macOSa i Windowsa. Tu akurat widzimy, że jakieś mamy niepowodzenie na macOSie. To moglibyśmy sobie nawet chyba podejrzeć ostatnie zadanie. No i tutaj moglibyśmy z logów może wyciągnąć, co się zadziało, co poszło nie tak. No ale to jest też bardziej dla programistów, ale tu możemy zobaczyć właśnie jak przebiega budowa projektu, czy wszystko działa i czy wszystko się buduje prawidłowo. Na przykład jak ja tutaj sobie robiłem tłumaczenie podręcznika FlightGear, tylko gdzie ja go znajdę, to będzie get started, a dajmy wszystko. Get started albo get start. O jest, build get start, tak? To też tutaj można sprawdzić, czy moje zmiany tak nie zepsuły budowania tego całego tej całej dokumentacji, tak, tego całego podręcznika. Dobrze, co mamy dalej? Dalej mamy jakieś narzędzia. What's link here? Tu akurat możemy zobaczyć, tak, jesteśmy na stronie
tego users, użytkownik, portal users. I tu możemy zobaczyć, co linkuje, jakie inne artykuły linkują do tego artykułu. Dalej mamy related changes, czyli tak, co się tutaj zmieniło ostatnio w tym, na tej stronie, w tym artykule. Mamy upload files, tu możemy sobie wrzucić jakiś plik. A, to muszę się zalogować. Ale to możemy z tego korzystać, jak tworzymy własne nowe artykuły, to wtedy też często potrzebujemy na przykład obrazek wczytać, to też możemy sobie właśnie przez to zrobić. Special pages. Tu mamy różne specjalne strony oznaczone, na przykład maintenance reports, list of pages, czyli na przykład, o, tu mamy all pages w zasadzie. O, tu mamy taki spis treści chyba. Tak, wszystkich stron. Tylko tu też musimy ewentualnie sobie coś przefiltrować, bo widzę, że mam tylko na literkę A i aha, mamy tutaj next page. No i w ten sposób możemy przejrzeć wszystkie strony, jakie są we FlyGear. Printable version, aha, tu to nam odpala do druku. Permanent link, tu nam tworzy taki nowy link stały. Nie jestem pewny, co chodzi, ale domyślam się, że chodzi o to, że jeżeli ktoś zmieni ten artykuł, a ja będę odwoływał się do tego linku, to ja zawsze będę widział tą stronę w tej wersji, którą sobie ten link stworzyłem, więc tak jakby takie historyczne zapamiętanie sobie, taki snapshot, można powiedzieć, tej strony sobie zrobiłem poprzez ten link. I page information, tu mamy ogólne takie informacje o tej stronie, tam ile mamy, nie wiem, tekstu i tak dalej. No i zawsze tu na końcu z lewej strony mamy linki do innych języków, tak, czyli tłumaczenie tej danej strony. No i tak, jeżeli chcemy pracować z Wiki, coś tutaj tworzyć, modyfikować, tak, teraz sobie zobaczyliśmy, jak to przeglądać, ale jeżeli chcemy coś tworzyć, to musimy stworzyć sobie konto, tak? Tu mamy create account i następnie się logujemy. No ja tutaj już jestem zalogowany na swoim koncie. Tu przy okazji widzimy, że udostępnia mi się dodatkowe menu. To jak mogę zobaczyć taką swoją stronę. Może tutaj stworzyć swoją stronę, napisać coś o sobie. Mam też talk tutaj. Jeżeli ktoś do nas pisze, to właśnie w tej zakładce można pisać, że tak powiem, bezpośrednio do danego użytkownika i zobaczyć tutaj. Tutaj ktoś do mnie napisał, że właśnie coś tam zepsułem w jednej templatce. Dostałem informację, żeby to zmienić. Preferences tu są no, ustawienia naszego konta. Tu nie będę wchodził. Watchlist. Tu mamy możliwość, tak, możemy sobie tam gwiazdką, jeszcze raz, o tutaj, przed gwiazdką zaznaczyć obserwowanie danej strony. I tutaj na watchlist możemy sobie zobaczyć teraz zmiany tych obserwowanych stron. I tu też widzimy jakby ostatnie zmiany, jakie zaszły i kto je zrobił. Możemy sobie te zmiany też później podejrzeć, bo na przykład na div możemy sobie też zobaczyć bezpośrednio już tą zmianę. Nie musimy tu wchodzić w view history, jak pokazywałem to wcześniej, poprzez tutaj recent changes, ale to jest podobny mechanizm. I tutaj w contributions mamy wszystkie moje zmiany, tak, danego użytkownika możemy zobaczyć, czyli wszystkie zmiany, jakie ja dokonałem w różnych artykułach. Także zobaczmy sobie teraz na przykład, jak przetłumaczyć jakiś artykuł. Raz, że mamy tutaj zakładkę Translate. Tu mamy właśnie takie wytłumaczenie. Tu chyba akurat nie mamy języka polskiego. Tak, nie mamy języka polskiego. No tu mamy kroki, jakie należy wykonać, żeby dokonać tłumaczenia. Ale też była pewna lista artykułów do przetłumaczenia. Ale nie wiem, czy chcemy się nią sugerować. Zobaczmy Translate. Nie wiem, jak ona się nazywała. How to, ale to było jeszcze coś innego. To jest How to Translate FlyGear. Tu byłem. A nie, to jest jeszcze co innego. To jest jak tłumaczyć sam symulator. Translation Request. O, to chciałem wam pokazać. Jest coś takiego jak strona Translation Request, czyli taka prośba o przetłumaczenie danych artykułów. Tu mamy taką tabelkę, która pokazuje artykuł w wersji angielskiej. Nie wiem, czemu ktoś dobrał akurat takie artykuły, uważając je może za jeden z takich ważniejszych, chociaż nie wiem, czy to jest taka jakaś lista. No ja myślę, że to jakaś lista obiektywna. Tak, mamy tutaj różne kody języków, szukamy PL. Jest PL i tu widzimy, które artykuły z tej listy zostały przetłumaczone, a które nie i w jakim stopniu. Tu na przykład widzimy na zielono 100%, na przykład Help Translate jest przetłumaczony, tak? A to ciekawe, bo nie jest. Poczekajcie, jest chyba. No jest, rzeczywiście, ktoś to przetłumaczył. No, to jest jeden mankament, że ktoś to przetłumaczył, to tu nie dodał tego tłumaczenia. O, więc sobie zrobimy taką zmianę, tak? Poprawimy to.
Czyli tak, chcemy edytować ten artykuł. Jak to zrobić? Możemy zrobić to na dwa sposoby. Oczywiście musimy być zalogowani. Mamy tutaj, a tu mamy tylko z Edit Source. Nie wiem czemu, ale powinien być jeszcze Edit przycisk normalny. Bo na przykład, o, tu mamy jeszcze Edit. A tu już mamy tylko Edit Source. Ciekawe czemu. No ale dobrze, dajemy sobie Edit Source. Ja przeważnie i tak korzystam z tego Edit Source. To jest troszkę może mniej wygodne dla początkujących, bo tutaj widzimy no jakieś krzaczki, znaczniki tej wiki całej. Tutaj znaczniki widzimy takie no bardziej programistyczne podejście. A jakbyśmy sobie tutaj dali Edit, gdyby była tam taka zakładka na przykład jak tutaj, to nam się otworzy taki edytor, jak to się mówi, WYSIWYG, tak? Czyli taki edytor, to co widzisz, to dostaniesz, tak? Czyli tak jakbyśmy tutaj sobie edytowali ten artykuł, no powiedzmy w jakimś Wordzie czy edytorze tekstu, gdzie tu już możemy pisać i widzimy to, jak to będzie wyglądać. Dodatkowo mamy jakieś menusy, które możemy tutaj sobie na przykład formatowanie zmienić, wstawić linka, wstawić cytat, jakieś listowanie, czy punktatorami, czy numeracja, insert, wstawienie obrazka, jakichś mediów, templatki, tabelki, galerii, blok kodu i tak dalej. I jakiegoś symbolu, to jest też mamy symbole, tak, możemy sobie wejść jakieś symbole, chcemy coś wstawić, jakieś strzałki, kółka, inne symbole możemy tutaj sobie powstawiać. No i przez to jest łatwiej, tak, taka edycja, ale ja nie lubię takiej edycji, bo ja nie widzę, jak wygląda pod spodem to wszystko. Ja przeważnie korzystam z tego Edit Source'a. No i tak sobie tutaj to zrobimy, w tym Edit Help. Tak, tutaj edytowałem sobie ten artykuł jako kod źródłowy i tutaj brakuje nam języka polskiego, tak? Więc możemy go sobie tutaj wstawić. No, możemy skopiować tytuł, ewentualnie tutaj z URL-a kopiujemy. No ja sobie to skopiuję. I wstawiamy. No, trzymamy się tutaj alfabetycznie, tak? Jak te kody językowe idą alfabetycznie. Mamy PL. PL będzie przed PT. Więc dajemy kwadratowe nawiasy, trzymamy się takiego formatowania, dajemy, no wklejmy to teraz, tylko tak, tu zmieniamy, że dajemy nie PL slash, tylko w ten sposób PL dwukropek. Pomoc tłumaczenie. I dajemy save changes. I zmiany zostały zapisane i teraz widzimy, że mamy tutaj link do języka polskiego w tej chwili, tak? Czyli z języka angielskiego, jak ktoś wejdzie w ten artykuł po angielsku, to teraz może łatwo przejść na język polski i tak, zobaczyć też, że jest tłumaczenie w języku polskim. No i tu jeszcze, jeżeli chcemy wykonać prawidłowo tą całą robotę, to do tych wszystkich języków też powinniśmy dołożyć język polski, tak? Na przykład jak tutaj weźmiemy sobie stronę niemiecką, to tu też nie mamy języka polskiego. No i jeżeli ktoś by wszedł na stronę niemiecką, to też by zobaczył, no, że polskiego tłumaczenia nie ma. Więc, o, ciekawe, tutaj mamy edit. Ciekawe, czy języki można z tej edycji wstawiać. Nigdy tego tak nie robiłem, ale chyba nie. Tak, i dlatego wolę właśnie używać edit source'a. Więc ta sama historia, tu też dam edit source jeszcze, żeby skopiować PL tłumaczenie. No i tak samo dla języka niemieckiego wstawiamy teraz język polski, save changes. No i w zasadzie powinniśmy się przeklikać teraz przez te wszystkie i popatrzeć, że nie ma polskiego i powstawiać ten język polski. I tutaj mamy po angielsku. Przejdźmy na język polski. Tak, tu zobaczcie, też, no, też brakuje dużo języków tych innych. Więc w zasadzie moglibyśmy wejść do języka angielskiego. Zrobić edit source. Skopiować to wszystko. Wszystkie te języki. Iść do polskiego. I wkleić to wszystko. Ale bez języka PL, no bo PL już jesteśmy na PL. No i tu nie ma angielskiego, tak, więc gdzieś N, help, jak to po angielsku się nazywało, translate. Tylko angielski, N, translate, save change. Okej, okay, na polskiej stronie już mamy też wszystkie tłumaczenia, oprócz polskiego oczywiście, bo z polskiego na polskiego nie musimy się przełączać, mam angielski.
mamy polski. No i tak wygląda tłumaczenie, tak? Tutaj no trochę się naklikałem. W sumie nie tłumaczyłem tak naprawdę, ale pokazałem wam, jak edytować tutaj poszczególne artykuły. Czasami też jest tak, że jak zapisujemy, robimy save artykułu, zwłaszcza może to jest jak przy jakichś dużych zmianach, to FlightGear zadaje nam też takie pytanie antyspamowe czy antyrobotowe, że no to są bardzo proste pytania dotyczące, jaki jest kolor nieba, czy tak, czy jaka jest nazwa symulatora, która dotyczy tego wiki, więc tu akurat jeszcze nie uświadczyliśmy takiego pytania, ale czasami trzeba odpowiedzieć na takie proste pytanie. I na przykład tutaj, wróćmy do tej strony z tą tabelką, tak, bo tutaj ktoś tak zaznaczył, że to jest przetłumaczone. OK, i to już nam kieruje na język polski, dobra. No właśnie, i wracając do tej tabelki, tak, tu mamy te różne artykuły, mamy tu przetłumaczone też main page, mamy też aircraft przetłumaczone, ale w ogóle na przykład nie mamy przetłumaczone altitude. Jeżeli zobaczymy sobie ten artykuł altitude, no ktoś uznał, że warto go przetłumaczyć. No nie wiem, czy jest taki istotny artykuł o wysokości. Ogólnie jakie tutaj mamy wysokości w lotnictwie i tak dalej. No więc jak chcecie, możecie jakiś taki artykuł drapnąć, który jest na tej liście ewentualnie, albo właśnie poszukać dowolnie innego artykułu i go przetłumaczyć. Ja na przykład ostatnio przeglądałem artykuł, może weźmy w contribution, mój contribution i zobaczmy sobie, ja ostatnio też przeglądałem FG-Root. Na przykład FG-Root nie jest też przetłumaczony na język polski. I możemy sobie też przetłumaczyć taki artykuł. I tak samo, możemy to zrobić sobie, robiąc tutaj edit. Znaczy, no teraz będziemy edytowali artykuł ten obecny angielski, ale jeżeli chcemy stworzyć nowy, to właśnie ja idę sobie w edit source i dodajemy sobie PL-kę, tak? Czyli dodajemy sobie PL. Robimy save. Mamy polski. Jak pójdziemy w polski, to widzimy, że ta strona nie istnieje, musimy zrobić create, nie? Tylko ja sobie zrobię jeszcze tak, że robię sobie edit source, kopiuję wszystko, tu damy cancel, tak, idziemy w język polski, otworzę w nowej zakładce. No też mamy create source, więc ja daję create source i wklejamy, mamy po prostu teraz wersję angielską, tu polską usunę, damy też angielski. OK. Dajmy sobie show preview i teraz widzimy, jak to wygląda. No wygląda po angielsku, bo jeszcze nie przetłumaczyliśmy sobie tego. No i teraz możemy pracować z tłumaczeniem, czyli możemy teraz sobie to wszystko tutaj przetłumaczyć. Tu od razu też właśnie wolę ten source, bo od razu widzę też te znaczniki, jakie używa te wiki. Tu możemy też mam jakieś proste formatowanie w tym source, więc też możemy z tego skorzystać. Ale ogólnie już mamy formatowanie zrobione, tylko musimy z tymi znacznikami, tylko musimy teraz to przetłumaczyć na język polski. No i tak, możemy sobie to pisać po prostu sami, albo posłużyć oczywiście jakimś translatorem. Oczywiście Google Translator każdy zna, ale też jest ten translator, też go polecam, deepl.com. Bardzo fajny translator, taki bardziej techniczny, też często podpowiada dużo lepiej pewne wyrazy, jak przetłumaczyć, niż ten translator od Google'a. Także też go bardzo polecam. Dobrze, ja to sobie przetłumaczę. Czyli mamy tak, tu mamy link, tak? To jest link, jak zobaczymy sobie environment variables, to jest link. I ten link będzie nas kierował do jakiejś strony na wiki. I też warto sprawdzić, czy nie mamy tutaj tłumaczenia polskiego tego artykułu, no bo wtedy my musimy też podlinkować najlepiej do polskiego artykułu, a nie angielskiego. Ale dobrze, tutaj nie mamy, więc zostawiam. Tu jest link do Wikipedii, więc to się robi w ten sposób, że się pisze tylko nazwę artykułu. A nazwa artykułu to jest też inaczej URL, albo tutaj, tak, ta nazwa. I dalej piszemy, jaka labelka ma się wyświetlić, tak, jaki tekst tutaj w artykule już. Czyli tu będzie u mnie już po polsku. Czyli zmienna środowiskowa. FG-Root. No i tu możemy się posłużyć translatorem. Na przykład ja często tak robię, bo jednak no jest łatwiej. Też pamiętajmy, żeby tak bezmyślnie nie wklejać tłumaczenia, bo czasami niektóre rzeczy tu na przykład są linkami i trzeba też o to zadbać. Na przykład aircraft jest linkiem, więc tu powinniśmy zrobić coś takiego, że piszemy po angielsku, gdzie ma linkować, dajemy pionową kreskę i dopiero piszemy labelkę.
Więc tu w tłumaczeniu to powinno tak wyglądać. Tak, tutaj mamy menu bar GUI, dźwięków, model liczy i tak dalej, nie? Więc to będzie OK. Mamy FlyGear, FG Data, FG Qt Launcher, to będzie OK. Chociaż też warto się upewnić, czy nie mamy tłumaczeń na polski, ale to sobie zaraz sprawdzę. Skopiujmy to sobie i wróćmy teraz do naszego tłumaczenia. Wklejamy, podmieniamy. No to oczywiście zmieniamy tak, jak miało być, czyli tu miały być trzy apostrofy jako bold, że jest ustawieniem, ma być z boldem, odnoszące się do ścieżki głównego katalogu danych FlightGear. Tu byłaby odmiana FlightGeara, który zawiera tak zwany pakiet bazowy. Czy pakiet bazowy jest... Tak, pakiet bazowy jest italikiem, więc to powinno być chyba podwójne. No zobaczmy, bo już nie pamiętam. Podwójny apostrof. Zaznaczmy ten tekst i dajmy italik. Tak, podwójny apostrof zrobił OK. Znany również jako FG Data. To ustawienie może również... To ustawienie można również ustawić z poziomu... No to jest trochę masło maślane. No dobrze, zostawmy to na razie. Można ustawić z poziomu... ja tu napiszę po prostu launchera. Lub wiersza poleceń. Pakiet podstawowy składa się z domyślnych samolotów i scenerii, plików GUI, dźwięków modelicznych i tak dalej. No i zobaczmy sobie preview. Show preview. No i widzimy, jest przetłumaczony ten pierwszy akapit. Tu widzimy, jak linki działają, tak? Że zmiana środowiskowa jest linkiem samolotów, scenerii, tak? Ale tu dałem labelki po polsku, ale jak to klikniemy, to przychodzi mi na artykuł Aircraft, tak? Ale tu zobaczmy, że mamy polską wersję Aircraft, więc powinniśmy podlinkować pod to PL samoloty. I tak sobie też zróbmy. Czyli samolotów to będzie link nie Aircraft, tylko PL samoloty. Zobaczmy sobie jeszcze scenerii. Tutaj akurat nie mamy tłumaczenia, więc zostaje. Tak, co my tam jeszcze mamy? GUI jako menu bar. Tu chyba też nie mamy tłumaczenia, OK. I zobaczmy jeszcze, tutaj mieliśmy linka do tego Qt Launchera. Ale tu chyba też nie ma tłumaczenia. Tak, tu też nie ma tłumaczenia, to jest duży artykuł. No i zróbmy sobie show preview. I teraz samolotów powinno mi, tak, linkuje do wersji polskiej tego artykułu. No i bardzo dobrze. Tak, scenerii do angielskiej, bo tutaj nie mamy tłumaczenia. I FG Data nie sprawdzałem. FG Data też nie ma tłumaczenia. No i jeden akapit przetłumaczony. Idziemy do następnego. No i tu już dam sobie tłumaczenie, że tak powiem, własne z głowy. Aby ustawić FG Root z Qt Launchera. Kliknij. A to może Launchera dam z wielkiej. Kliknij te trzy kółeczka. At the top of the launcher. Na górze. Dam na górze okna, żeby się nie powtarzać z tym launcherem. To get the drop down menu. Albo tworzyć menu kontekstowe. Kontekstowe. I kliknij na Select Data Files Location. No tu muszę sprawdzić, jak to wygląda we FlightGear, więc uruchamiamy FlightGear i patrzymy, że tu mamy wybierz lokalizację plików danych, tak? Tak to się nazywa w wersji polskiej. Tu możemy sobie zmienić katalog FG Root. Tak, także muszę to przepisać. Wybierz lokalizację plików danych. Wybierz lokalizację plików danych. No i okej, kolejny akapit przetłumaczony. Możemy dać show preview i wygląda OK. Jedziemy dalej. Tu już się posłużę translatorem. OK, tu mi akurat translator nie potrafi tego przetłumaczyć, bo mamy te kody i tak dalej. Musimy tu może sobie te kody pousuwać jednak. Tak, no i teraz sobie poradził. Na razie sobie zrobię tak, że wkleję to sobie tu na dół. Podczas uruchamiania FlightGeara z command line
To jest link, więc zostawiamy link command line i labelka z wiersza poleceń. Można ustawić tu ze znacznikami code, można ustawić fgroot poprzez tu też ze znacznikami code poprzez ale tu napiszemy sobie po polsku ścieżka do root, ścieżka do danych, a w fgrun, i to był link, jest on ustawiany na stronie ścieżek przed stroną wyboru samolotu. No i to jest ok. Teraz tak, usuńmy sobie wersję angielską, dajmy show preview. Podczas uruchamiania z wiersza poleceń zobaczmy sobie link, czy nie ma wersji polskiej, ale nie ma, bo to jest opisujący command line, dobra. Można stawić fgroot poprzez tą ścieżkę w fgrun, tu chyba też nie ma wersji polskiej, nie sądzę, żeby była. To też dosyć obszerny artykuł, ok. I kolejny akapit. Common paths, czyli jakieś ścieżki wspólne, współdzielone. Wspólne, typowe, popularne. Wspólne, wspólne to słabo. Ścieżki, typowe ścieżki chyba bardziej bym dał. No bo domyślne. No ale dobra, na Mac OS X mamy taką ścieżkę. Right click, bla bla bla, dobra. Przetłumaczmy to sobie. I tu mamy dalej. Fgroot is not installed automatically. Fgroot nie jest instalowany automatycznie. Zobacz new to flight gear for an installation manual. Zobacz new to flight gear installation. Nowy we flight gear, to jest artykuł. Nowy we flight gear. For installation manual to by było dla instrukcji instalacji, w celu uzyskania instrukcji instalacji. Może to będzie lepiej. W celu uzyskania instrukcji instalacji. Ale tak, teraz zróbmy show preview, bo ten link, to ja pamiętam, że chyba coś tłumaczyłem z niego. Nowy we flight gear. Nowy we flight gear. To jest Installik on Mac OS X z haszem, ale tu już nie ma chyba takiego hasza. Installik on Mac OS, taki jest hasz teraz. No i mamy też wersję angielską do poprawy, się okazuje, bo ten hasz się nie zgadza teraz. Zobaczmy teraz show preview. Klikamy i powinniśmy być od razu tak, Installik on Mac OS. Ale to jeszcze jest źle, bo mamy wersję polską, ale tak. Zobaczmy sobie wersję angielską. Wróćmy do angielskiej wersji tego artykułu jeszcze, bo poprawię tego linka na szybko też. To jest to New to Flight Gear Installik on Mac OS. Więc tu możemy dać edit tylko tego akapitu, nie musimy dawać edit source. Ja chcę tylko ten akapit poprawić, więc wystarczy tu dać edit. Mamy mniej tutaj tego tekstu do znalezienia. I tu jest to New to Fly Gear Installik on Mac OS X. Już nie Mac OS X, tylko Mac OS, no bo tutaj zmieniła się nazwa. Apple co chwilę zmienia nazwy i teraz ma być tak. I link już działa poprawnie. Dobra. No i tak to jest, że właśnie też często wersję angielską też trzeba poprawiać, tak, bo nie zawsze wszystko jest tam dobrze zrobione, no bo wszystko się zmienia, jest dynamiczne i często też już są niepoprawne pewne rzeczy też w wersji oryginalnej. Dobrze, Ubuntu, tu mamy tylko ścieżkę i Windows też mamy ścieżkę. Coś takiego, show preview. No i okej. Okay. Widzimy, że templatka jest już przetłumaczona, że robi nam uwaga, a nie note. No i ostatnie tutaj drobna jeszcze informacja dla FG Data.
No i na końcu mamy referencje, co nam tworzy właśnie te linki dwa tutaj z referencjami, jakie sobie dodaliśmy. Tu właśnie w ten sposób można pisać ref, tak ref, piszemy urla i znowu jest ref i url i te urle się wstawiają tutaj jako takie właśnie odnośniki na dole. I dalej mamy kategorii, te kategorii tutaj nie widać i języki to tutaj są z lewej strony. Dobra. No i co, możemy zrobić save page. No i teraz zostajemy pytanie dodatkowo, to się jeszcze nie zapisało. Jaka jest nazwa tego symulatora, więc dajemy sobie nazwę Flight Gear, Enter. OK, i mamy nasz artykuł przetłumaczony. Tutaj kategorie, no to nie jest przetłumaczone i nie wiem, czy to jest sens tłumaczyć, ale zostawiam to na razie. No, tu widzę, że myślnik chyba jest źle zrobiony. Tak, tutaj gdzieś jeszcze spacja, dobra. No i tak wyglądało przetłumaczenie dokumentu, czyli musieliśmy stworzyć nowy dokument poprzez tutaj dodanie nazwy. Też się zastanawiam, na przykład jakbyśmy, tak bo ja stworzyłem nowy dokument poprzez, tak jak widzieliście, poprzez wpisanie tutaj do language, na przykład do angielskiego. Tak, dodaliśmy po prostu wpisy PL i później kliknąłem na PL, żeby utworzyć nowy dokument. Ale też się zastanawiam, czy jak damy sobie po prostu pewnie z URL-a też, jak sobie wpiszemy na przykład FG Scenery i damy sobie PL slash, tak samo powie, nie ma takiej strony, nie? I teraz możemy sobie zrobić po prostu create source albo create i tą stronę tworzyć. Także możemy też z URL-a po prostu wpisać PL slash i nazwa też najlepiej polska, ale tu oczywiście są zmienne środowiskowe, więc trzymamy taką samą nazwę, a nie polską. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o tłumaczenie, także polecam tutaj sobie potłumaczyć, jeżeli ktoś ma czas i ochotę. Tylko też właśnie zwracajcie uwagę, czy prawidłowo robić odmiany polskie, nie wklejajcie żywcem z translatora, bo to często też niepoprawnie tłumaczy, trzeba dobrze to sobie przeczytać, czy jest po polsku. Jeszcze tłumaczenie templatek. Tłumaczenie templatek czasami jest kłopotliwe. Tu mamy na przykład templatkę, zauważyłem, dajmy język polski. Tak, tu mamy templatki, tu mamy, tak jest coś nawet zepsute. Co to jest za template pom? Co to jest? Create source. Ktoś tu coś dał niepoprawnego, ale dobra. Na przykład zobaczmy sobie to, tak? Chcemy wyszukać, gdzie to siedzi. Dajmy edit source. A, tu akurat jest to bezpośrednio w tym artykule, prawa kolumna. Ale dalej mamy screenshot of the month, ok. Czyli to zdjęcie. Macie, to też tam jest. Zobaczmy. Tak, też tu jest. Ale tu mamy na przykład ten Development Repository Status. I to jest to, Development Repository Status. No i tu się właśnie coś wstawia, tak? Jakiś tekst, który nie istnieje. Nie istnieje w tym source, tutaj w kodzie źródłowym tego. Mamy Git Status. To jest chyba ta templatka. To się nazywa Git Status. No i właśnie, jak sobie takie templatki szukać? Ja przeważnie szukam po tekście, tak? Dajmy sobie na przykład język polski i... bo tu właśnie mamy nieprawidłowy tekst, tak? Mamy nieprawidłowe tłumaczenie. Tu jest aktualna wersja, jest OK. Tu mamy... No tu mamy też datę źle zrobioną po angielsku. A tu mamy następnie zwolnić. No oczywiście chodzi o następne wydanie, a nie następnie wolnić. Ale poszukajmy sobie takiego tekstu, gdzie to siedzi, tak? Idziemy w szukajkę, dajemy Enter. No i znalazł mi lotniskowiec. No to na pewno nie jest to, tak? To jest strona o lotniskowcach, bo tu też znalazł takie teksty. Tak jak nam je znajduje, to dajemy Everything, tak? Szukaj wszędzie. I teraz dopiero szuka nam w templatkach. Możemy też dać tutaj Advanced i możemy zobaczyć, że no po czym szuka? Po Main i po How To. Możemy też zaznaczyć, szukaj mi na przykład tylko w templatkach. Search. I znalazł już tylko w templatkach. No jest ta templatka, git status. Więc tak możemy szukać, gdzie te templatki się znajdują. Znaczy te teksty, w których templatkach się znajdują. No i mamy templatkę, czyli taki szablon. Szablon ogólnego przeznaczenia, który można właśnie użyć gdzieś później na wiki. Tu widzimy, jak on wygląda w języku angielskim. No a gdzie jest polski? Nie ma, tak? Nie widzimy tu nic innego. Bo musimy dać sobie view source.
Jak damy view source, jeszcze tutaj może przejdę, jak ten tekst tutaj był, następnie zwolnić. Tak, i tutaj sobie możemy tego już wyszukać. O, i mamy, tak? Następnie zwolnić. I no i mamy tutaj, że jest to PL. Tu mamy tłumaczenie dla PL. Zobaczmy, czy gdzieś jeszcze nie siedzi Polish. Nie, jest tylko tutaj. OK. Czy mamy aktualna wersja, to jest OK. No tylko tu jest problem, że tej templatki nie możemy przetłumaczyć. Tu mamy informację, że you do not have permission to edit this page for the following reason. Tak, nie możemy przetłumaczyć tej strony z następujących powodów. This page has been protected to prevent editing of other or other actions. Czyli po prostu administrator zablokował tą templatkę do edycji. Jak zobaczymy sobie view history, no po prostu ktoś tutaj przetłumaczył to z translatora, tak, że tak powiem, na brzydko. I zobaczmy pierwszą wersję, jaką tutaj dodano. I tu mamy Polish, tak, i mamy już, tak, tu już mamy polską wersję, następnie zwolnić, źle przetłumaczoną, tak, czyli ta już oryginalnie to zostało wstawione z błędem, tutaj nawet nikt tego nie tłumaczył, znaczy, no, ktoś tłumaczył, ta osoba, nie będę starał się wymawiać tego imienia, bo pewnie źle to wymienię. Także, cóż możemy zrobić w tym wypadku? Myślę, że możemy zrobić, tak, mam jeszcze zakładkę discussion, czyli jakby dyskusja na temat tego artykułu. I możemy ewentualnie tam zasugerować w dyskusji, jak to powinno być przetłumaczone. Ja to sobie skopiuję. Dajmy discussion. Updating and improving. Dobrze, tu mamy jakąś rozmowę. Tak, tu widzimy, że ktoś coś sobie pisał. Tu możemy zacząć jakby nowy wątek, tak? Dodajmy sobie add topic. Powiem wam, że jeszcze nigdy tego nie robiłem, więc zrobię to pierwszy raz tutaj też i na nagraniu. Mamy jakiś jeszcze temat do dodania. This is a talk page, please remember. Tak, na końcu musimy się jakby podpisać, dając cztery tyldy. Ciekawe. Dobrze, temat. Please update Polish translation. Tak, coś takiego. Tu możemy może wpisać właśnie, jak to powinno wyglądać. Aktualna wersja, current release, full time. Tu będzie data, no niestety w angielskim, tu będzie po angielsku. Full date, chociaż jest /pl. Następnie zwolnić, tu będzie następne wydanie. Changelog. Current release number, current release number, current release NRD, tu, okay, tu są oznaczenia. Od teraz zobacz szczegóły planu zwalniania. No nie, to jest nie tak. Zobacz szczegóły planu wydawniczego. Tak, release plan to jest planu. Release plan, plan wydawniczy, tak? W jaki sposób Flygear jest wydawany. A jeszcze zobaczę, co mi podpowie translator. Plan wydania. Uwolnienia, zwalniania. No, to słabo. Show preview dam, zobaczę, jak to będzie wyglądało. No, źle będzie wyglądało. To jest for months. No niestety jest tu po angielsku dalej od teraz. Czy gdzieś tutaj mi wstawia te miesiące, ale to już też są jakieś kantery, liczniki. To jest current list number, a tu mamy, tak, tu jest w nawiasach ten miesiąc od teraz. Więc to powoduje mi current release NRD. I pytanie teraz, czy da się to też zmienić? Musiałbym może znaleźć teraz tę platkę current release. Current release, advance, templatka. No jest coś takiego. Days until the next release. No zobaczymy, czy można to edytować. Czy ktoś to tłumaczył, bo to też, jeżeli nie ma tłumaczeń, to ja nie będę tego tutaj dodawał tłumaczeń. No nikt tutaj nic nie tłumaczył, z tego co widzę.
Tak, ale prawdopodobnie do takiego czegoś, jak jest 21 marca, to moglibyśmy dodawać też tłumaczenia. Ale dobrze, tutaj templatek nie będę ruszał, bo też się tak nie znam, jak te tłumaczenia tutaj wstawiać, a zająłbym to trochę czasu. Na razie poprawmy, tak, napiszmy, żeby tutaj poprawiono to. Tylko właśnie zastanawiam, czy nie podać mu tego jako kod. No, żeby widział, jak to ma wyglądać w kodzie. Show preview. Aha, nie działa. No dobra, to sobie zobaczy chyba w kodzie, jak sobie to podejrzy. No dajmy save'a. Ach, zapomniałem jeszcze jedną rzecz zrobić. What is the color? Aha, akurat mnie zapytało. No zapomniałem te tyldy dać. Please remember to sign your post. OK. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobrze, że mnie zapytało. No, tu muszę napisać, że blue. Dobra. Tak, jest mój też podpis, OK. Tak to wygląda. Please update post notation, OK. Czyli jak damy edit source, tak, to widzi tutaj, jak to powinno wyglądać, mam nadzieję. I to tylko przeklei i powinno być. Cancel. A jeszcze zobaczmy sobie FG root. Jest jeszcze jedna opcja, której ją nie pokazałem, jeżeli chodzi o zmianę nazwy artykułu. A zaraz, zaraz, czemu mi tutaj przeszło? A, tego nie zmieniłem. No właśnie, jeszcze tego nie zmieniłem. Tu dajmy sobie, że oczywiście przechodzimy na język polski, nowy we FlightGear. New to FlightGear. Właśnie, zapomniałem tego zrobić. Czyli tu przechodzimy na taki adres i hash to jest instalacja na Mac OS. Instalacja na Mac OS, taki jest haszyk. OK. Save changes. I teraz mamy nowy we FlightGear i tak, przechodzimy na język polski. Tu jeszcze mamy opcję more i move. Move oznacza przeniesienie tytułu, czyli zmianę tego tytułu. Tu mamy nowy w FlightGear, a tu będzie bardziej poprawnie po polsku new title, main. Tak, tu możemy zmienić, chyba tu musimy zmienić nowy w FlightGear. Tak, mamy też takie ostrzeżenie, że właśnie ten stary link będzie przekierowywał na nowy. Chyba musimy też podać powód typu. Dobra, dajmy move page. No i chyba jest. Tak, mamy teraz nowy we FlightGear i teraz tak, jeżeli mamy ten link stary, to co się stanie? Tak, to mnie przekierował na nowy. Mamy też informację, że to zostało przekierowane, tak? Ale też możemy poprawić od razu tutaj, tak, dać od razu poprawnie nowy we FlightGear, save. I teraz już przekierowania nie ma, bo zrobiliśmy to z poprawnego linku. Jeszcze sobie wejdę na ten link, bo możemy też sprawdzić tutaj, jak wam pokazywałem, kto linkuje do tego artykułu. What links here? O. No i widzimy tutaj, że jest PL root, nowy we FlightGear. Ciekawe, że on co, sam do siebie linkuje? A nie, to jest strona główna, dobra. Dajmy edit source, nowy. Dajemy nowy we FlightGear. Możemy przy okazji poprawiać te linki. No dobrze, także tyle. No widzicie, ciągle jest tu coś do robienia, ciągle można coś poprawiać i zmieniać. Więc tyle na ten odcinek, bo wyszedł chyba bardzo długi. Też dużo rzeczy pozmieniałem. Także zapraszam do edycji Wikipedii. Oczywiście, jak też macie głowę na karku, wiecie, jak tutaj FlightGear działa, to możecie też i modyfikować angielskie artykuły, je poprawiać. Jeżeli nie wiecie, to lepiej nie ruszajcie. Jeżeli nie jesteście pewni na 100%, to nie zmieniajcie tekstu oryginalnego. I zapraszam do tłumaczenia na język polski. Jeżeli ktoś się czuje na siłach i chciałby to sobie porobić, to też można. I jak widać, nie jest to wcale takie trudne. Także to tyle.
Dzięki, do następnego odcinka. Cześć wam.